Czech Republic, but I know the Polish family at Hip Hop Camp is always the rowdiest, the liveliest, and the highest motherfuckers at the whole festival. So, Polski heads, make some fucking noise! Yeah! Yeah! Polski fest, podnieste wasze ręce! A zróbmy hałas! Codzienność!
klawisza kierownik zespołu Andrzej Fonaj Pieszak. Na bębnach José Manuel Aban Juarez Manolo. Na klawiszach pada gitarze Holak. Nasz roadie w okularach Arek Przewodek. Realizacja Andrzej Dziadek. Bez zmian, nas dwóch, siwiejących, łysiejących, Łukasz Stasiak i ten typ. Super was widzieć, w ogóle Hip-Hop Camp to jest taki, można powiedzieć, to jest więcej niż festiwal, to jest jakiś taki stan umysłu. Kuba Knap, jaki piękny, jak kocham go. Gdzie? Tam patrz, jaki śliczny, w kapeluszu. Zróbcie go na Kuby Knapa! Siema, Knapiwo. A z nim jeszcze widzimy nasz człowiek Emadea, zróbcie na niego hałas! Dobra, słuchajcie. Akupoligram, jaką wydała w 2014 płytę odnoszącą się do wyboru subkultury. I moim zdaniem trzeba było zostać treściarzem. Oh!
Jaka jest sytuacja hip-hop Köln? Kto przyjechał wczoraj? Szanuję się to. Moi drodzy, teraz będzie utwór pod tytułem Wiedzą. Związany z pierwszym ulubionym zespołem tego typu Mesa, czyli Tribe Called Quest. Bardzo hip-hopowa akcja, mam nadzieję, że wy tak mniej więcej w 9/10 wszyscy powinniście znać ten zespół w hip-hop campie. Znacie? No to sto. Jedziemy, Manolo. Rozpoznacie. Broteczkę. A ja
93-3 Tribe Called Quest, 5 Dog QT, a pamiętasz jak? 93-3 Tribe Called Quest, 5 Dog QT, a pamiętasz jak? Nie było gimnazjów, chipsy, rafes były niezłą okazją. A jak banknot dostałeś na urodziny, to kupowałeś wtedy Begi, Ery czy Iby. Prymitywizm z tym mnie nie kojarzy, a jednak przypominałem bardziej dresa niskiej ta Omega. I ta śródmiejska moda, znaną ze starych klanów. Ja to sekcja skate odwansów, ile narów i karus. Łączył dwa światy, dwie dzielnice, nie czaruj. Ty nie słuchałeś tyłem, nie mitem. Co weekend próbowałem wbity na domówkę, było nas 12. Mówiłem, będziemy we dwójkę. Przemyślę wciówkę na Tamagotchi. Panny jarały się tym gównem zamiast trocić. Z gagatoczyka, z gigantach myślałem po wtorku. I nie pamiętam jak, wtedy wracałem z remontu. A pamiętasz jak? 93-3 Type Code Quest 5 do QT. A pamiętasz jak? 93-3 Type Code Quest 5 do QT. A pamiętasz jak? 93-3 Type Code Quest 5 do QT. A pamiętasz jak? 93-3 Słuchajcie, fajną masz tą broń na wodę, a co robisz w życiu? Jak pracujesz? Nie pracujesz? To mam nadzieję, że nie będziesz nigdy pracował. Za karę, że przeszkadzasz innym ludziom w pracy, a po drugie mam nadzieję, że nie ciągnąłeś tej wody stoi toj. No, mam szczęście. To podnieś, przynieś tutaj dla ekipy, myślę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem osób, piwka, siedem piwek przynieś tutaj dla ekipy, prośba. Zgadzasz się z tym? Przeszkadza nam w pracy? Idź po piwo! Idź po piwo, idź po piwo, idź po piwo, idź po piwo, idź po piwo. Ty myślisz, że ja zarytuję? Morda, jak to powiedział nasz wieś? Wszystko na twój koszt. Masz kurwa zaraz wrócić z browarami tutaj, mordo. Nie żartuję, nie pomoże ci ta kurwa opaska Tupaka. Przewód, wyegzekwujesz, nie? Sztos. Siedem piw, morda! Dobre! Mamy utwór do zagrania i mało czasu. Morda, nie zauważyłeś, że mamy elektroniczny sprzęt na sobie? Ziom, zostaw go, ziom, zostaw go, zostaw, zostaw, nie warty niczego. Jakbyśmy się chcieli leć wodą, to byśmy się nią lali. Zagralibyśmy następny numer, ale niestety musimy poczekać, bo nie mamy wokalisty jeszcze. A to nie jest takie śmieszne. Słuchajcie, oczywiście jest to hip-hop camp, takie rzeczy się zdarzają. Nie bierzmy tego zbyt serio. Szczyta agresji. To wszystko. Czekamy na piwka. Żółtego roku.
sposób siada. Jakby reklam przed boli, tak i pożyczek było tu mniej. Jakbym miał dostać o imieniu Marcin, a nie jebany mniej. Jakbym wrócił do pierwszych walentynek karteczek, co tak się wróżką urocze. Ale nie zdasaj, bo BNT kartki, nie mam jej kopii roboczej. A jest nieodczytany już potem macie odbezpieczam broń. Ty czekasz na płytę, bo myślisz, że tam jaka głębia. To nie wrócę za biodę, to coś jak ją dania. Wspomnij mi sobie, co był. Jakbym wiedział, wychodził ten mail, co pisać. Nie polecam tej formy kontaktu ogólnie. Tak, zawsze maile pisze do mnie Radek Mistrzak, polski organizator hip-hop campu. Zróbcie na Radka hałas. Tyle lat już nas tutaj przyprowadza wszystkich, jak swoje owieczki, jak ten pasterz. I co my tu ze sobą robimy? O, ja już wam nie będę mówił, sami wiecie. Boszkow i inne te nazwy. Życie. Słuchajcie, po koncercie widzimy się na stoisku Akopoligami, zapraszamy. Będziemy spożywać alkohol ku ogólnemu zaskoczeniu. Akopoligami kan. Teraz coś z 2015. Hip-hop camp, jesteście tutaj? Czemu smutne i zawsze biorą głowę w kurs, kiedy to kapiusze i mentalny sztuce. Ranisz,
racja, ale choć żadne z nas nic nie musi, to musimy brać pod uwagę w kalkulacjach, że jest taka możliwość, że to będzie. Jest taka możliwość, że to będzie. Jest taka możliwość, że się zdarzy. Czy pamiętaj, jest taka możliwość, że coś nie polski koncert, jest Paul Gramatik. Zróbcie hałas dla Eldoki, który jest publiczności, nie pokażę palcem, ale widzę go. Tak będzie, magiczne chwile. Polska moczko. Oku. No. Czy nie Mateusz? Mateusz Holak cały czas jest z nami. Słuchajcie, są pewne obowiązki artysty, pewne obowiązki publiczności, na przykład naszym obowiązkiem jest granie na żywo, więc jeżeli trafiły się jakieś fałszywe nuty, albo jeszcze trafią, oczywiście przepraszam za swoje, Kinga takich nie ma, ale przynajmniej macie pewność, że jest to muzyka na żywo, że nie robimy was w chuja, nie puszczamy siebie z Winampa, jebać playback. A teraz coś znacznie spokojniejszego. Kompozycja naszego ziomka Corteza. Koksu na kępie. Poprawiło mi humor, przyznam. Ty po tylu przegranych bójkach w końcu rozjebałem drogowi ryj. Było spokojnie, to nie czyni mężczyzny. I ten pierwszy play, kiedy włączam se moją płytę, wiesz, to jest super play. Zawsze mam jakieś poprawki, na nich się skupiam też. Tak jak ty, nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Tak jak ty, nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Tak jak ty, nikt nie sprawia, że się śmieje. Nikt nie sprawia, że się śmieje. Tak jak ty. Rozjeżdżają się przeciwne strony. Stary, mamy podobny gust, alergię na farmazony, level hard. Tyle dziewczyn da się streścić jako piękny film bez dźwięku. Ciebie mogę słuchać godzinami, wiem to miłe, nie dziękuję. Jeśli nie cieszysz się na czymś widok, to ja już palę świeczkę. Jeśli jeszcze w życie ja bym na siebie ostatecznie, może być wcale nieźle, póki nikt nie sprawia, że się śmieję. Nikt nie sprawia, że się śmieję.
jesteś tak jak on. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz tak jak on. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz tak jak on. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz. Nikt nie sprawia, że się śmiejesz tak jak on. Mały remix na odmówkę. Płyty, ała. Miałem dwa marzenia, zobaczyć jak ten utwór wyjdzie w Płocku i jak wyjdzie na Hip Hop Campie. Dwa się spełniły, dziękuję bardzo. Tak, musicie wiedzieć, że promowanie takiej muzyki, która zawiera na przykład to, co słyszeliście przed chwilą, co było tak naprawdę hip-hopową balladą, jest zadaniem karkołomnym. Ale cieszę się, że macie też takie numery, które są po prostu popierdolone i za to wam bardzo dziękuję. Oznacza to, że macie otwarte umysły. Nie oczekujecie muzyki, która brzmi jak po prostu spod sztancy i każdy utwór jest taki sam. Ale po takim utworze przychodzi taka pewna nagroda, można być koncertowa. Podnieście ręce w górę, Hip Hop Camp, proszę. Polak zacznie. Ważnych dla mnie bardzo. Ryzyko mi jak
rzuć go drinki, bądź posłuszną wróżką, bo założę łupszą szpiepę. Przybiera czasem postać okrutną, lecz to męczący tydzień zrobił mi z mózgu próchno. Nie jestem z grona służbistą, na co masz chęć, bo zrobię uczniowe godność z misu. Jestem dla mnie parapetu, jest już to, gdzie mieszkają najwięcej widziałów. Pustosz tej ekspozycji, to też kaskader, nie wiem czy lepszy niż twój ex, ale on mieszka z madem. I sister, i steady, niech się ogarnie, no co, że skończyłaś to? Bokiem, kantem, tutaj tą mi częścią oka dostrzegam też, że Pozeldo jest Jotuzę na sali, więc zrobię niego też wielki hałas. Na sali. Ale my się dzisiaj załatwimy, czy oni zagrają, zobaczymy. To wszystko zobaczycie już w następnym odcinku. Dobrze, słuchajcie, mamy teraz dla was cytat muzyczny, sentymentalny. W roli głównej Kinga Miśkiewicz. I my porapujemy Flexip. Tak, słuchajcie, samplowałem ten beat, który zaraz będzie z płyty Barego Manilowa, chujowej na maksa. Sample był przyspieszony na 45. I chciałem go posłuchać właśnie, jak gra go wreszcie pianista. Pianisto. Z jakiejś tak okolice pierwszej edycji, trzeciej może, drugiej. Teraz wysyłam list do ciebie, tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Uznałem przebieg spraw, o których nie mogę zapomnieć. Wysyłam list do ciebie, tak jak robił to Stan. Nie jestem fanem, ale teraz zagram jak fan. Nie jestem pewien, czy to list do ciebie, czy do mnie. Poznałem przebieg spraw, o których nie mogę zapomnieć. Emila Blefa, który nie mógł przyjechać, ale... A jak to było? Pamiętam, jak graliśmy koncert Flexip 247, jak Emil dzwonił do swojej żony w Warszawie i pytał, jak ma dotrzeć do namiotu. Chodził, krążył, dotarł nad ranem, ale w jakim pięknym stanie. Wtedy nagraliśmy chyba MTV Clips z Mesem. Kto nie zna filmu, niech się wstydzi. Piękne. Może lepiej ich nie zna. Dobra, słuchajcie, teraz coś z ostatniej płyty. Na bogate dzieci.
moja luba uczy polskiego. Dajemy światu dobry, chcemy ciut, ludzi z rozwiego. Pęd, ideał, mogli nadać sporo. Nie wiem, po sztandary magów wcale nie rozstrzygam. Fajnie, że udało ci się przejść ze stanu, bo trasie nie wspominałem nawet, ale mimo fortuny i pompowania, fajne zajawy, ruszymy w tur porozmawiać z ludźmi. Słuchajcie, następny utwór na potrzeby tego festiwalu nazwałbym Pokaż mi namiot. Ale możemy sobie tak myśleć o nim, ale jednak cały czas to schodzi o przepisanie domu na Piotrka. Dokładnie, zapraszam. W jakichś miłych okolicznościach. Jak ktoś z Kłodzka jest, to tam są piękne rzeczy, jakby ktoś miał. Kłodzko pozdrawiamy, bardzo lubimy, szanujemy Kłodzko. Piękne miejsce. Piosenka o bezdomnym raperze. Kinga! Dziewczyno, pokaż mi dom, pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fon, pokaż mi spłyca, pokaż mi tak, pokaż mi partner, taniesz te czterech ścian, ile one są warte. Pokaż mi dom, pokaż dzielnicę i pokazuj mi fond. To branża nie spłyca, pokaż mi tak. Pokaż mi partę, taniesz te czterech ścian, ile one są warte. Pokażę mi buntu, wybaczę szpilki i tych takich lotów, tak tanto do innych. W temacie wycieczek mam szyję jak indyk, z daleka niby się cieszę, a oczy please kill me, please. Yo, dawaj teraz na miasto chodź, sprawdzimy dom. Wrzucimy światła znowu. Tu mieszka chłop, tu mieszka pana, tu ze stół wojskowy. I stąd ten góry dużo bram, w sumie osobek zdrowy. Nie to co nowe osiedla i nikt strzeżony rejon. Tam szlama do trudnia, życie nie złodzieją. Jak widzisz opcji jest multum, ale na razie luz. Chcę tylko poznać twój gór. Pokaż mi tak, pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fond. To prażne nie spłyca, pokaż mi tak. Pokaż mi partę, pragniesz tych cztery ścian. Ile one są warte, pokaż mały. Więcej wiary, ten budynek zacny, mój rocznik wysoki, szeroki, pary mi fajny, raczej ja jestem pokaż tak. Pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fond, to prażę nie spłyca, pokaż mi tak. Pokaż mi partner, dajesz tych czterech ścian, ile one są warte. Pokaż mi dom, pokaż dzielnicę, nie pokazuj mi fond, to prażę nie spłyca, pokaż mi tak. Pokaż mi partner, dajesz tych czterech ścian, ile one są warte.
To jest cholera, my gramy koncerty po półtorej godziny, trzeba skazać wszystko, hej, hej, hej. Ale nie o tym. Przy następnym numerze trochę przypierdolimy, jeżeli chodzi o tempo. Mam nadzieję, że będziecie współuczestniczyć. Coś mi tu piszcie. To się wyświetla cały czas? O kurwa, przepraszam. Współczuję. Zdążyła kumą splunąć, bo już w stolicy z biznesmenem mnie zbrudą.
Ale to nie był chłopak z techniką, uciął ciągle anal, dużego narkotyku. Potem przedstawiał różnym dyrektorom i mówiła: lecz pobawimy się we czworo. Ta polała piła z nudów i braku przyjaciół. A Bruno mówił jej: trochę odstajesz od kochanek moich kłopy, więc mam tu dla ciebie prezent pod postacią serii operacji plastycznych. Nie wahaj się ani sekundki. Następne co pamięta, to bandaże na japie i pielęgniarka. Jak się pani czuje? Wygrąc dziecki, policzki, usta, jęczą z rapy, jęczy, znaczy mówi: nie mam jeszcze 22 lat. I want the life back. Że zbędny tu morał, coś bajka, prejs morału. Jakaś chunia! Nawie live, powtarzam raz po raz. Ale czy to odkrywcze? Nie szczególnie. Czy ludzie w tabloidach? To tylko ludzie. Każdy z nich zna. Miśmy nie zrusza na 24 grudzień. Znaczy grudnia i nie zapłaczę. I want my life back. Wiesz czemu? Liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraziwe. Daj mi chwilę, by
żywych ziół wdech. Liczę moich ludzi, liczę dalej niż do trzech. Lubimy wąskie chipsy, szerokie horyzonty. W Kiwi traci się myśl, nikt nie wyłączy. Dla ciebie Kuba Bud, teraz bym Marni Matena. Poużywane książki do szkoły, szliśmy na kiermasz. Dziś szkolił jak podrywać chamskim flirtiem. Zubasa sprzed telewizora wyganiał na piłkę. Ta pupa brańców, bo to już inna WWA niż Warszawa powstańców. Nie bronimy miasta, już tylko duszę. Patrzę z niej jak kością, mało kto z życiem muszę. Język, usta, slang, prasa i to co pijesz. Nie czekamy biernie, aż to się rozmyje. Słyszysz wod? Myślisz piwo? Może taniec? Nie znamy na pamięć, bo my trępimy głupotę każdego dnia. Gamy, większość zwrotek zaczynam od ja. Teraz my, nie Sekielski, Moro z Rosji. Nie ciuchy na kostka, jadłospis, my nie pijmy głupoty każdego dnia. My, większy złotek zaczynam od ja. Teraz my, z dala od plastikowych dziwek liczymy, że nie głupie poglądy też są zaraźliwe. Mówić mówi ci to coś, Filiz mówi to coś. A Filiz kurwa wiesz jak rapował tym gość. Kto o nim pamięta, my, bo był najlepszy. Chociaż bym znał, daj mu te cztery wersy. Bo my mierzymy nic inną miarą. Czy decyzje tato to wstyd, czy chwała na starość. My to nie pół. Nie wchodzimy na bubla, nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z gubla. CKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszy wciąż. Chaos i fryj są jak Danny Roy, presi dla nas też. Nie wchodzimy na bubla, nie wierzymy we wszystko, co wyskoczy z gubla. CKM ma fajne dupy, ale nas nie śmieszy wciąż. Chaos i fryj są jak Danny Roy, presi dla nas. Słyszysz? Chciałbym coś powiedzieć jeszcze do was, jako nas ten polski, taki można być papież, ambasador na kempie. Proszę bardzo, Radku. Co tu powiedzieć po takim koncercie? Ja mogę powiedzieć tylko tak. Dziękuję wam, że wciąż wam się chce przyjeżdżać, organizować, bo hip-hop dzieje się tu. Nie przed internetem, nie przed monitorem. Tutaj, ta energia, którą wspólnie wytwarzamy. To jest pierwszy dzień 16 edycji. Zajebiście się cieszę, że ciągle tutaj jesteście i wpadajcie co roku znowu. Bawcie się dobrze na 16.